Żeby dobrze realistycznie rysować, musisz opanować odtwarzanie abstrakcyjnych kształtów. Tak, tak. Nawet najbardziej realistyczny obraz po uproszczeniu będzie składał się z grupy abstrakcyjnych, jaśniejszych lub ciemniejszych plam. Zobacz na ten przykład. Widzisz tu zestaw kształtów różnej jasności i wielkości. Na pierwszy rzut oka jest to absolutny wizualny bałagan. Jeśli go uporządkujemy, zobaczymy, że ten pozorny nieład układa nam się w sensowną całość. Jako rysownik musisz wytrenować oko tak, by widziało nie tylko obiekt sam w sobie, ale przede wszystkim dostrzegało go jako grupę indywidualnych plam i kształtów, które go tworzą. Dzięki temu nawet kilka lub kilkanaście plam w odpowiednim ustawieniu da nam świetną podstawę do narysowania realistycznego portretu.